W okolicach 33 równoleżnika zmarło wiele znanych osób. Na przykład w 1945 roku z powodu udaru mózgu w swojej posiadłości zmarł amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt. 22 listopada 1963 roku w Dallas, leżącym bezpośrednio na 33 równoleżniku, w zamachu zginął inny amerykański prezydent John Kennedy, a w czerwcu 1968 roku jego młodszy brat Robert Kennedy, który został zastrzelony w hotelu w Los Angeles, niedaleko równoleżnika śmierci, ale nie tylko. W okolicach White Sands w Nowym Meksyku 16 lipca 1945 roku przeprowadzono pierwsze testy broni nuklearnej i został on wykonany na 33 równoleżniku. Pod koniec II wojny światowej Amerykanie zrzucili dwie bomby na Hiroshimę i Nagasaki. Te miasta również leżą na równoleżniku śmierci. W wielu religiach liczby 11, 22 i 33 są rozumiane jako liczby mistrzowskie, ale to liczba 33 jest tą najwyższą wartością. Podobno tajemniczy równoleżnik przyciąga też wydarzenia związane z pozaziemskimi cywilizacjami, a wiele obserwacji UFO pochodzi właśnie z tej szerokości geograficznej. W 1977 roku na przykład nad Phoenix, leżącym na 33 równoleżniku, na niebie pojawiło się 5 dziwnych świateł, które ułożyły się w literę V. Na tym równoleżniku leży również miasto Roswell, gdzie w lipcu 1947 roku rozbił się nieznany obiekt latający. Do dziś jednak nie udało się stwierdzić, czy to faktycznie mogło być UFO. Poza tym w okolicach 33 równoleżnika znajdują się dwa najsłynniejsze miejsca związane ze zjawiskami paranormalnymi – piramidy i Trójkąt Bermudzki. Każde z tych miejsc odznacza się tajemniczą energią, która ma związek z niewyjaśnionymi zdarzeniami w ich okolicach. Możliwym jest również, że na tej szerokości znajduje się Atlantyda. Niektórzy badacze zagadek twierdzą, że na 33 równoleżniku zostały zbudowane najważniejsze świątynie starożytnych cywilizacji – Egipcjan, Babilończyków, Tybetańczyków i Chińczyków. Podobno to 33 równoleżnik przyciągał ich czymś, czego my dziś nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Niedaleko Nowego Orleanu znajduje się słynne bagno Manhack, które miejscowi nazywają bagnem duchów. Według legendy miejsce to zostało przeklęte przez kapłankę voodoo Julię Brown. Podobno kobieta urodziła się w 1845 roku, osiadła na terenie bagna, gdzie wybudowała swoją chatę. Często przesiadywała na swojej werandzie i grała na gitarze. Bali się jej wszyscy, ale niektórych do niej ciągnęło, ponieważ praktykowała voodoo. Niestety znalazły się i takie osoby, które nadużywały jej gościnności. Pewnego dnia 1915 roku chodziła po targowisku, śpiewając smutną pieśń o zbliżającej się śmierci, głównie o tym, że kiedy ona umrze, zabierze wszystkich ze sobą. Ludzi, którzy to słyszeli, ogarnęła panika. Ponoć śpiewając to, rzuciła na całe miasto klątwę. Kobieta zmarła 28 września 1915 roku, a w dniu jej pogrzebu przez okolicę przetoczył się ogromny huragan, który wywołał powódź, niszcząc przy tym cztery wioski. Ludzie, obawiając się klątwy, postanowili pochować czarownicę na bagnie, przy którym mieszkała. To jednak spowodowało, że do dziś w całej okolicy systematycznie dochodzi do paranormalnych zjawisk, takich jak na przykład dziwne odgłosy i pojawianie się przerażających zjaw, a w chacie pani Brown, która dziwnym sposobem przetrwała huragan, podobno często słychać jej śpiew. Ponadto w okolicy notorycznie mają miejsca nieszczęśliwe wypadki. Niektórzy uważają jeszcze, że wynikiem klątwy jest zarwanie się mostu na bagnie Manhack w 1976 roku, do którego wpadło kilka aut. Do dziś nocą na bagnie słychać przeraźliwe jęki i skowyty, a za samochodami goni jakieś monstrum i zabija bydło.
Latarnia ta stoi na wybrzeżu w Toronto. Została ona zbudowana w 1808 roku i jest uważana za jedną z najstarszych budowli na świecie. 100 lat później ówczesny latarnik George Durnan powiedział, że na samym początku jej istnienia doszło do brutalnego morderstwa, które nigdy nie zostało wyjaśnione. Czy to jest powodem dziwnych zjawisk, do jakich tu regularnie dochodzi? W 1809 roku funkcję latarnika w nowo wybudowanej latarni morskiej objął John Paul Radelmuller, który wkrótce został zamordowany przez żołnierzy. Legenda głosi, że został poćwiartowany i zakopany, ale jego szczątki nigdy nie zostały odnalezione, dlatego pogrzebu nie było. Dopiero w 1893 roku nowy latarnik George Durnan w pobliżu latarni odnalazł kilka ludzkich kości, ale nigdy nie zostało udowodnione, że należały one do zaginionego Radelmullera. Durnan twierdził, że w chłodne noce w latarni słychać było męski głos, a w mgliste noce spotykał męską postać, najprawdopodobniej Radelmullera, który szuka swych odciętych kończyn. Ponoć spokoju nie zaznał nawet po tym, jak w 1904 roku wyprawiono skromny pogrzeb, chowając znalezione kości. Przerażające zjawiska pojawiają się w okolicach do dziś. Świadkowie twierdzą bowiem, że spotykają tu zamgloną postać, a w budynku, w którym akurat nikt nie przebywa, czasem same zapalają się i gasną światła, a po plaży o świetle księżyca przechadza się czarna postać. Na schodach w latarni pojawiają się i znikają plamy krwi i często słychać przeraźliwe pojękiwania.